Roger, 01, we have you 5x5. Phase line echo secure. We have execute authority. We're 1 minute out. Copy that. Almost through. Call of Duty Modern Warfare 3 jest jak burger z sieciówki. Tylko taki dobry, ale dupy jednak nie urywa. Idea początkowych kodów polega na tym, aby wziąć prostą, militarną strzelankę i nadać jej takie tempo, żebyś mimo wszystkich bzdur cieszył się z grania jak Makłowicz na widok psa jedzącego kuperek. W momencie, kiedy coś wytrąca z tego tempa, cała iluzja pryska. Zaczyna się widzieć, z czym tak naprawdę ma się do czynienia. I co gorsza, zaczyna to doskwierać. Jestem świadom, co to za gry, a mianowicie proste, liniowe FPS-y, w których brak dodatkowych mechanik maskuje się wybuchami walącymi po twarzy. Shoot the mines! I przyjmuję to z całym inwentarzem, jak osoba uważająca, że słodkie Carlo Rossi to najlepsze wino na świecie, a inne są takie jakieś, nie wiem, zbyt wytrawne i mają niepotrzebnie dużo smaku. Co do Modern Warfare 3, to warto wiedzieć tyle. Fabuła jest głupiutka, ale opowiedziana z absolutną powagą, niczym Bill Gates czytający komentarze pod Zapytaj Beczkę. To, co należy wynieść z tej historii, to Price to największy twardziel oraz, że... America, fuck yeah, coming again to save the motherfucking day, yeah, America, fuck yeah. Rozgrywka? To Call of Duty, więc strzelasz, zapierdalasz łódką na piechotę czy coś takiego, rozwalasz helikoptery, jakby to były puste puszki po piwie, na samym końcu idziesz wpierdolić głównym złem. Fajne? No mi się podoba. Jeżeli ktoś nie lubi takich prostych strzelanek bez ciekawych pomysłów na rozgrywkę, to nie ma czego szukać w tej produkcji. Jak już koniecznie chcesz się zapoznać po raz pierwszy z takim typem gry, to są na to lepsze sposoby. Call of Duty Modern Warfare 3 jest jak burger z sieciówki. Może i dupy nie urywa, nawet w porównaniu do innych burgerów z sieciówek, ale przy braku wymyślnego gustu i oczekiwań będzie dobrze smakował. A to już wystarczy.